Witam. Najwspanialszą rzeczą, jaka jest w astrologii, to jest to, że nie składamy się z jednego znaku, tylko składamy się z ich 12. Oczywiście, że Słońce pokazuje, w jakim znaku jesteśmy. Ta wypowiedź jest spowodowana jedną z osób, które uważa, że po prostu jest z jednego znaku. Mamy ascendent, który jest godziną urodzenia i tworzy na obraz, jakim jesteśmy. Bardzo często ten obraz jest tym prawdziwym obrazem, jaką osobę spostrzegamy, ale my nie potrafimy patrzeć. Więc czy jest ważniejszy? Trudno powiedzieć, czy jest ważniejszy. Ale na pewno zobowiązuje zodiak do przynajmniej 30% większej jakby emanacji, nie, jak Słońce. Nie więcej od Słońca, ale większej emanacji. Czyli coś takiego, że jeżeli przyglądamy się, bardzo często widzimy właśnie ascendent. Więc jeżeli ascendent jest lwa, więc będziemy widzieć lwa. Nie zawsze jest to uwidocznione ze względu na to, że może być jeszcze jakaś planeta. Na przykład w momencie, kiedy mamy na ascendencie lwa, niech będzie Uran. Uran jest władcą opozycji, czyli wodnika. I wtedy następuje, nazywa się to w astrologii typowo upadkiem, ale zostawmy tą szarą sferę opowieści astrologicznych, co raczej przejdźmy do konkretów, jak to wygląda. Wtedy wygląda to w ten sposób, że osoba ma intrygującą twarz. Na przykład bardzo często krzywy nosek. Albo na przykład asymetrię w oczach. Czy na przykład asymetrię w twarz. Lub też, o dziwo, czasami coś intrygującego. Na przykład bardzo często bywają, spotkałem takie, że miał lekko naciętą wargę, która była jakby widoczna i ktoś powiedział do mnie, no ale słuchaj, to jest rzecz nabyta. To znaleźliśmy. Nie wiemy, jak wyglądał przed. I to jest podstawą. Czy możemy być dumni z jednego znaku, jeżeli jest 12 znaków każdy. Przecież jeszcze ascendent, descendent. Medium celi i mum celi. Medium celi to jest ta oś pionowa, czyli oś ziemi. Ascendent jest horyzontem, tak? Czy descendent też horyzontem. A oś ziemi waha się, czy jest w raku, czy w koziorożce, czy równikowy. Tak, równikowy to ten kąt prosty. No więc jeżeli tutaj mamy lwa, no to na górze wiemy, co ma. A gdzie Słońce? Słońce będzie mogło być w każdym ze znaków. A ascendent lwa będzie ciągle ten sam. Więc horyzont będzie stały, a Słońce będzie sobie wędrowało. Czyli, krótko mówiąc, nieładnie, ale tak jest, że to Słońce będzie w momentach, kiedy patrzymy na nie, z punktu widzenia, jeżeli patrzymy na Słońce, z punktu widzenia miesiąca. Właściwie to nie jest miesiąc, to jest tak troszeczkę inaczej, ponieważ mamy te 31, 30, 29 dni, tak? Każdy miesiąc inaczej jest liczony i mamy 365 dni, tak? I w zależności rok przestępny, także jest to kilka godzin. Wolałbym, żeby to był jednak ten czas, który mieli Sumerowie, albo ten, który mieli, znaczy cykl księżycowy, czyli nów, od nowy do nowy, by był bardziej punktualny i by był bardziej odpowiedzialny, ponieważ on wraca co pewien czas do swojej pozycji. Ale precesja, także
osi Ziemi zmienia cały system. Oj, zagmatwany, ale muszę tak zagmatwać ze względu na to, że tak, wydaje się tobie, że jesteś tym znakiem. Nie jesteś, nieprawda. I teraz ja nie chcę opowiadać, właśnie to jest to, co tutaj ruszamy. Gdybyśmy chcieli wiedzieć, jak to musi, gdzie mam ascendent i gdzie mamy słońce, jeszcze jest dominifikacja. Czyli dokładnie pomiędzy ascendentem a descendentem jest dokładnie połowa koła, tak? Ale w połowie mamy medium celi i mum celi. Czyli pomiędzy ascendentem a mum celi jest dokładnie 90 stopni, jeżeli jest równikowy. Ale jeżeli jest raka czy koziorożca, no to przecież to jest ogromna różnica. To jest szalona różnica, jeżeli idziemy od tego odcinka tutaj do raka. To jest odcinek 90 stopni. W skali roku jest to kwartał, tak? 3 miesiące. Czy to jest dużo? No bardzo dużo. Teraz, jeżeli mamy barana na ascendencie, tak, to raka mamy tutaj. I teraz archetypowo jedziemy sobie od ascendentu, tak, od strzałki ascendentu, jedziemy w dół. Teraz od, tu mamy ascendent, descendent do medium celi. Ten ruch teraz w tej ćwiartce, czy w tej ćwiartce się znajdujemy, to jesteśmy różnymi osobami. Mimo to, że urodziliśmy się tego samego dnia. A ascendent zmienił jakby, tak? Bo tutaj, jeżeli mamy, ciągle mówimy o ascendencie lwa, to będziemy musieli co 28 dni, bo będzie mniej więcej w tym samym miejscu. Mniej więcej tak co miesiąc. Bo on będzie zawsze w którymś tam stopniu sobie to słońce przechodziło, to słońce. Jak będzie w baranie, to będzie w baranie, jak będzie w byku, to w byku, jak będzie, a ascendent lwa się nie porusza, bo w tym momencie jest zawsze. Ale tak się nie dzieje w przyrodzie. W przyrodzie tak się dzieje, że codziennie słońce przechodzi do stopni. Znak ma 30 stopni i po 30 stopniach wchodzi w następny znak. Więc pierwszy jest baran, byk i po kolei bliźnięta i tak sobie będzie biegł. Ale ascendent ciągle stoi w tym samym miejscu. Horyzont tam się nie zmienia. Ale słońce galopuje i cała ta galaktyka się porusza. I dlatego to jest taki troszeczkę egocentryczny układ, czyli ten, który przed Kopernikiem. Dlatego Kopernik był tak wielki, ponieważ wyszedł poza. Ale my nie, jako astrologzy. I mało tego, jeszcze jest ważne miejsce. Ja to mówię bardzo dużo. Dlaczego miejsce? Bo w każdym miejscu mamy zupełnie inny kąt badania Słońca. Jeszcze oprócz tego i zupełnie gdzie indziej się znajduje horyzont. Tak. Jak przejdziemy, przypuśćmy, my patrzymy stąd, tak? Ale przejdziemy te 50 km dalej, to my tej osoby nie widzimy. Ale ona widzi inny horyzont. Kiedy rozmawiamy przez telefon, tak? Zgoda? To ona widzi zupełnie o innej godzinie wschodzące w słońce niż ja. I jeszcze jest kabel, który też opóźnia. Więc tu trzeba wszystko wyliczać dokładnie. I dlatego też jest tak ważne miejsce. No i teraz to wszystko. Jeżeli ktoś się przyzwyczai, że jest skorpionem i chce grać skorpiona i być siebie, co to nie ja, bo ja skorpion, albo co to nie ja, ja lew. Nic strasznego, bo czasami z tych lwach są lwy, które są takie. I są skorpiony, które są zagubione. Wręcz prawie że rybie, które mają wielkie problemy psychiczne. A są też lwy, które pchają się na najważniejsze stołki. I ryczą tam. Ale są też wagi, które chcą być lwami i są lwami. I są także barany, które są typowymi lwami. Czy są barany, które są typowymi skorpionami?
co wtedy? Jeżeli podchodzimy do astrologii, to musimy wziąć pod uwagę, że to jest wiedza. To nie jest znak. Znak to jest w gazecie. Kiedy widziałem wczoraj dwie dziewczynki młode, które siedziały w Empiku i przeglądały czwarty wymiar, czy nieznany świat, czy tam jeszcze wróżkę, czy nie wiem co. I czytają. Tam piszą redaktorzy, którzy coś wiedzą, ale w rzeczywistości jest to wiedza, przepraszam, ale z książek mało ważna. Tych książek jest tysiące na zachodzie i można je przepisywać bez końca i być wielkim. Zresztą, tak jak Feng Shui, każdy, kto zna Feng Shui i wie, że pani tu, tak, chyba tak, nic nie stworzy, że tylko była dobrym magnetofonem i spisała wielkie treści. Tak samo jest w astrologii. Trzeba być praktykiem i trzeba siedzieć. Trzeba wiele godzin poświęcić i mało tego, żeby być praktykiem, uczyć też jeszcze jest za mało. Ja znam osoby, które uczą astrologii, nie znając jej zupełnie. Zresztą niedaleko szukając. Najbardziej znana książka pani Konarzewskiej, pani Konarzewska w swojej literaturze sama pisze, że nie wierzy. Jest to dokładnie w książce, która mówi o astromedycynie. Proszę zobaczyć na samym dole. Jeżeli sama, to znaczy, że co? Układając tą książkę, nie umiała odpowiedzieć na swoje pytania zadane? Czy na przykład każe mnie, astrologowi, sprawdzać z jej książką, czy z jej wiedzą, którą ona tutaj napisała, nie sprawdzając tego, co jest? Jak to jest możliwe? Jeżeli ja coś mówię, to mówię autorytatywnie. Ja wiem, że taką historię pan Cejrowski odkrył. Ja już to powtarzam tysiąc razy, bo jest to najbardziej znane tutaj, chociażby na YouTubie. Na YouTubie to jest film, który po prostu z panią Godecką, która się dała puścić w malinę. Ale pani Godecka jest tylko redaktorem. No więc tylko wyłącznie. A to, że chodziła do szkoły, przypuśćmy, tej, która nazywa się psychotroniczna i tam było, przypuśćmy, te ileś godzin astrologii, to się zgadza. Ale to jeszcze jest za mało. To jeszcze jest za mało ileś godzin astrologii i to, że się u mnie tą astrologię, że wie się w którym domu, która planeta i która... To, że się ma praktykę w porządku. Ale trzeba pracować z ludźmi, to naprawdę bardzo ciężko. Ja nie mówię o sobie, bo o sobie ja potrafię tyle, ile tutaj jest na bloku. Czy jest dużo? Nie wiem. Nie umiem określić. Na razie powstało ileś tych filmików i tych filmów, czy wypowiedzi moich i ciągle są zadawane pytania. Oczywiście, że czasami muszę wytłumaczyć w jaki sposób i dlaczego. Ale tak jest. I teraz, czy to można? Oczywiście, że można wszystko w astrologii, co się chce. Tylko trzeba umieć czytać. A droga od wojownika do mistyka jest wiecznym poznaniem. Bo gdybyśmy poznali ostatnio na przykład z ciekawostek, są osoby, które chcą zrobić automat interpretacyjny, który jest taki automat interpretacyjny już od wielu lat w Anglii, po angielsku. I są osoby naiwne, które to czytają i tam się zgadza. Zawsze się będzie zgadzać. Tylko nie wszystko. A wszystko to jest. Niech ten automat pokieruje tą osobą do przodu. Niech ten automat pokaże kierunek życia. Czy niech ten automat pokaże hobby, które stanie się zawodem w przyszłości. Niech ten automat pokaże psychikę, czy formę myślenia. Niech ten automat pokaże coś więcej. Ten astrolog, który się mówi, że jest astrologiem, który wypluje ileś tam stron wydruku, to co moi koledzy potrafią pisać, a nie mówić, nie na sesji.
kiedy ja kogoś mam na telefonie, to ja go wyczuwam. Czy on się pyta o to, czy kupić dom, to jest proste, to jest śmieszne. To jest matematyczne wyliczenie. Ale czy pójść na studia i wysłać kogoś na studia autorytatywnie na te kierunki? A jeżeli, przypuśćmy, przychodzi młody człowiek i trzeba mu wybrać na te 35 lat najbliższego życia, albo 40, to tutaj jest automat? Nie ma takiego automatu. Dlaczego? Nie powiem, bo ktoś może wymyśli automat myślenia, a tego bio komputera jeszcze nie ma. Bez żartów. Takie rzeczy to mogą się tylko nabrać bardzo prymitywni ludzie, którzy myślą, że poznali świat, ale poznali świat tylko wyłącznie w jednej kwestii, własnego egoizmu. Czyli nie uwzględniają Mikołaja Kopernika, który miał parę dni temu własne urodziny. No więc jak to jest? Czy można? Czy też nie? Zapraszam na dalszy ciąg opowieści, nie tylko o astrologii, ale o tej astrologii takiej troszeczkę innej i czasami spod wątroby, jak to się mówi popularnie. Do zobaczenia. Zapraszam.